Powiarki, 22 czerwca 2024, Szymon Bolik, radny powiatowy, człowiek od wielu imprez tutaj we wsi, tym razem przebrany za pirata. Pirata, tak jest. Orkiestra szykuje się do grania, z tyłu mamy nurków. O co tu dzisiaj chodzi? No chodzi o to, że wpisać chcemy się jako Krowiarki w tą dużą imprezę, jaką jest Festiwal Górnej Odry, i chcemy też tutaj, jako ta miejscowość trochę oddalona od tej rzeki, wskazać na to, że nasza woda z naszego stawu też w końcu dociera do Odry i te wszystkie cieki, które się zbierają, będą właśnie też częścią Odry i są składową tego, z jaką Odrą mamy do czynienia. Czy ona zakwitnie, czy nie kwitnie, czy są algi, czy nie ma alg, żeby dbać o wodę. I to jest właśnie tej imprezy główny cel, żeby wskazać na to uwagę. A przy okazji niech się dzieci pobawią i chcemy też w stawie odnaleźć zaginiony skarb piracki. Już ma betonową przystań, wy macie słomianą łódź, która służy za też scenę. Tak, jest to scena, taki nasz okręt słomiany, na której zagra zespół Piweliusze. Chłopaki z różnych stron Polski zebrali się, żeby dać koncert szantowy właśnie w Krowiarku. Tam szykują się nurkowie do zejścia pod wodę. Głęboko tu jest ten stawie? No, około 3 metrów w najgłębszym punkcie, więc jest gdzie szukać. Z tego co wiem, jest tutaj porzucony rower, który może przy okazji uda się wydobyć. Niekoniecznie jest to rower ten, na którym Donesmark uciekał do Baborowa, ale sprawdzimy. Przed Rosjanami, dodajmy to historię, tak? Że uciekał przed... Tak, bo kiedy Rosjanie przychodzili od strony Kędzierzyna, on szybko spakował swoje osobiste rzeczy. Jako ostatnia osoba uciekał z pałacu tutaj na rowerze w stronę Baborowa. Może go porzucił tutaj i go znajdziemy. Aha, chyba że ktoś z Baborowa go tutaj oddał. Oddał go, być może. Dobra, co jeszcze dzisiaj w programie? No, w programie prócz wielu zabaw, atrakcji dla dzieci, zespół tutaj przygotowuje się na scenie naszym okręcie, on już słyszymy ich. No i wokół tego będzie mnóstwo aktywności, szczególnie związanych właśnie z żeglarstwem. Jest tutaj kabestan, klub z Rybnika, który będzie oswajał najmłodszych właśnie z procedurami związanymi z obsługą pokładu i takimi innymi rzeczami związanymi z żeglarstwem. Złoto! Słuchajcie! Jeszcze ile chcecie złota? W sztabkach, w monetach! O! Euro, złote, euro! O! Jeszcze! Zbierać sztabki złota i chować przed rodzicami!